Co to jest? Fantom! Glonojad! Fantom mroźny! Celuj w runiczny! A niech mnie pada! Dobra. Uderz w rdzeń, gdy świeci, aby wytrącić fantoma z równowagi. Teraz ataku! Dobra, super. Ale. I trzeba zbijać mu te jakby ogłuszenia, tak? Kurde, ale to bije. To bolało. Ale na to będą ostrza lepsze. Tak, najpierw ogłuszenie. Masz teraz szansę! Skorzystaj! Ja ci kręcę, to jest chore. Ogłuszony! Dobra, jedno spadło. I wtedy te wieże można, nie? Rozwalać. Dwie wieże. Nie wieże. Dobra, pięknie. Freja też powinna pomóc właśnie tym, nie? No najlepiej będzie na tych... Ajajaj. Na tych atakach takich... Okej. Okay. Też tarczą. Tarczą też się nabija ogłuszenie bardzo. Dobra, pójdę pożyć kosory. Ale fajny ten fantom. Chociaż moim zdaniem trudny. Super. Jeszcze trochę, już jest podpalony. Ale oberwałeś! Wszystko gra? Tak! Uwaga! Jeszcze? Bez tych źródeł już nie jesteś tak mocny, co? Nie. Ale mega kula. Fantom mroźny. Ja cię kręcę. Cudo. No, to pewnie kolejny z darów Fimbulwinter. Magia, która z nas wypływa, musi w końcu gdzieś trafić. Niezłe, nie? Też był chyba na trailerze. Płomień chaosu. Super. Mamy płomień chaosu. Chyba na czwarty level. I klejnot... Yggdrasilu. O! Wiecie co? Naprawy w sklepie. Tak. Czyli będę miał czwarty slot. Tędy. Bardzo miło. Bardzo miło. Norny muszą być w tej jaskini przed nami. Norniki? Kurde, ile my zdrowia tutaj otrzymaliśmy? Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Pancerz fajny. Fabularnie to my dajemy radę, wiadomo, poboczne są trudniejsze, nie? Fabularnie to wiadomo, że damy radę. Znowu ten swędzący dźwięk. Zazwyczaj nie przeszkadzają mi podszepty pani, ale te przyprawiają mnie o ciarki. Wiesz, że strasznie wełkoczesz, kiedy się boisz? Boję się? Wiedz, że jestem co najwyżej mocno zaniepokojony. A rozładowywanie napięcia żartami jest obowiązkiem towarzysza podróży. Jak w ogóle śmiesz? Bełkocze! No, dobrze mówi. Wszystko jest w porządku. Mimirze. Złotousty. O! Znam te bramy. O, jak oficjalnie. Bardusza, posłuchaj, proszę.
Stój! Czemu go sprowadziłaś? Nie chcemy was tu! Czekaj! Balduszy, wracaj! Porozmawiajmy! O nie! Teraz każdy będzie miał wizję, nie tylko Kratos. Powadło! Cztery pory Vivaldiego. Kurde, Baldur. Może Baldura tu jeszcze spotkamy, chociaż w takiej formie. Niesamowita gra jest. Kurde. Ciężko w ogóle to opisać, nie? Ale tyle się dzieje, nawet w pobocznych rzeczach. Na każdym kroku. Nie zrobisz mi żadnej krzywdy! Nikt nie skrzywdzi mojego serca! Poza mną! Nie! Freo! Bracie, tutaj! Chodź po mnie! Nie chcę tu być! Co? Nie widzę! Sigrun! Bracie, uważaj! Dlaczegoś nie sprzeciwił się Odynowi? Jak to nie? Próbowałem go powstrzymać na wszystkie sposoby! Nie opowiadaj kłamstw! Służyłeś Odynowi od początku aż po dzień, który uwięził cię w tym drzewie! Przyjmij nadal! Planowałeś mu wojny! Przyglądałeś się, jak wszyscy przez dom i przez nimi! I cały czas miałeś to gdzie! Dopóki to on cię od ciebie nie odwrócił! Wiem, Sigrun. To prawda, każde słowo. Ale z miłości do ciebie stałem się kimś lepszym. Chciałem pokoju. Chciałem wszystkich, którzy... Pomogłeś ukrócić ciebie, Frey? Skari? Rory? Hitani? Nie! Zawsze grałeś w stronę silnych mężczyzn! To ty je wykorzystywałeś! Bracie, uważaj! Jest ich więcej! Nawet dostrzegam... Sporo ich. I po prostu musisz mi pomóc! Nazywasz go pracę! Taki właśnie jesteś! I taki już zawsze będzie! To nie ona. Nie, oczywiście. Zrobiłeś, co było trzeba. O kurde, co tu się wyprawia? Mimirze. Bracie, w lewo! Ciągnę mnie! Mimirze! Ojcze, pomóż! Podwórz! Atreusie! Już idę! Atreusie? Dlaczego nie ufałeś własnemu synowi? Nie pozwól mnie zabrać! Atreus! Dlaczego nie widziałeś go takim, jakby chciał być widziany? Nie chcę! Odyn i Atreus. Wystarczyło, że to zrobiłem. I teraz jest mój. Zabił własną rodzinę. Atreusie, tu jestem. Jest twoim Bogiem. Nie, co tu się dzieje? Przekojcie! Pomóż! To podwór! Chyba po wszystkim. Zdaliśmy test? Nie odniosłam takiego wrażenia. Widzę, że drzwi zniknęły. Albo nigdy ich nie było. Dalej z nami pogrywają. Co to jest? To kelpi. Bardzo rzadki widok w tych stronach. Należy do Norn. Zabierze nas do nich? Poproszę ją. Grzecznie. Spokojnie, spokojnie. O tak. Dobrze. Chcesz pomówić o tym, co tobie zesłały Norny? Nie. Nie. Sporo Wiedźmina jednak, nie?
Sporo Wiedźmina jednak w tym God of War. Dobra dziewczynka. Cudowne stworzenia, choć znane z kapryśności. W moich stronach straszono dzieci, że Kelpie je utopi, jeśli będą bawić się w jeziorze. Rzecz jasna, nie są zdolne do czegoś tak strasznego. No, chyba że je obrazisz. Chodzi po wodzie? Ano. W Grecji nie mieliście magicznych wodnych rumaków? Żyły tam hipokampy, sługi boga morza. Pokonałem jedną na Tytanie. To chyba nie jest jej ulubiony temat. Kto wie? Kelpi. Poszukiwania Norn zaprowadziły nas do mistycznego konia. No, bardzo fajny. Czyli podwodna... Jesteśmy. Miejscówka. Kryjówka pań losu. Wiedziałem, że ją znajdziemy. Macie tu skarby? Panie lasu? Podwodna kryjówka. To mi się kojarzy bardziej z Naboo. Ale spokojnie, może się czegoś dowiemy. Nawet Kratos chce, więc jak najbardziej. Kratos, Freja i głowa Mimira przybywają do domu Norn. Są niepewni. Nareszcie udało im się dotrzeć do celu podróży. Kratos przemawia pierwszy. Szukam syna! Dobrze wiesz, że chłopiec jest w Asgardzie. Nie, chcesz wiedzieć to samo, co wszyscy inni. Jak skończy się twoja historia? Duch Sparty patrzy groźnie i marszczy brwi. Próbuje zdusić w sobie pomruk. O, bez skutku. Przybywacie do nas, nędzne archetypy, chcąc porzucić swoje role. Myśląc, że znajomość kwestii pozwoli wam je przepisać. Mów jasno. Jasno. Zginiesz, Kratosie ze Sparty. Nazwałyście go niszczycielem losu. Na pewno da się odmienić przeznaczenie. Nie ma żadnego przeznaczenia. Bohaterom zabrakło słów. Nie mogą tego zrozumieć. Nie ma wielkiego planu ani scenariusza. Tylko wasze wybory. A te są tak przewidywalne, że bierzecie nas za wieszczki. Gdy urodziłam syna, wy... Zamknij się! Przepowiedziałyście, że czeka go niepotrzebna śmierć. I tak było. Dlatego, że nie dałaś mu wolności. Dlatego, że wiecznie pragnął zemsty. Dlatego, że zabijasz bogów. To co zrobił Kratos? Nie było z nienawiści. O, należy mu się korona? Nadal zabija bogów, ale ostatnio mu trochę przykro. Jesteś sumą swoich wyborów, a ponieważ te nigdy się nie zmieniają, dowiesz się, że Heimdall chce zabić twojego syna w Asgardzie. I zrobisz to, co robisz zwykle. I przyjdzie Ragnarok. Niebiosa płoną, kurtyna opada. Exeunt omne. Heimdall. Dalej nic nie rozumie. Skupiasz się na drugim akcie, zaniedbując końcowy. Częsty błąd scenopisarzy. Idziemy stąd. Kieruje się do wyjścia, a za nim wychodzi Freja. Podobała mi się twoja historia. Szkoda, że tak szybko się kończy.
Ojeju. No to już mamy cel. Jednego chłopa trzeba skrócić. Ale to naprawdę wszystko zmierza w tym kierunku. Straszne. Chyba, że się opanuje jakoś, nie? Ale wątpię. Cóż to było? Pouczające? Nie bardzo. A ty, Mimir? Co się dowiedziałeś o sobie? Jak skończysz? Heimdall. Asgard. Opuśćmy to miejsce. Z chęcią. Tak lepiej. Czuję, że już zaczyna robić się normalnie. Chwilę. To drzewo. No, ciekawe znalezisko. Co to jest? To stryczek, bracie. To na nim powiesił się Odyn w ramach swojej nieustannej pogoni za tajemnicami życia, śmierci i kij wie czego jeszcze. Co robisz? To źródło wspomnień, ważne dla Odyna. Może zrobię z niego użytek. Bracie, to co mówiły o chłopcu... Nie stanie się. Zgadzam się, ale... Nie stanie się. Nie pozwolimy na to. Oczywiście, że nie. Tylko jak temu zapobiec? Chyba nie myślisz poważnie o zabiciu Heimdala. Uczynię, co będzie trzeba. O, tylko tyle? Nie odwódź go od tego, Mimirze. Znasz Heimdala. Mogę przyznać, że to mściwy, nienawistny gnojek. I tak lojalny, że Odyn powierzył mu Gjallarhorn. Jeśli mamy szansę pozbyć się go przed Ragnarokiem... Nie powinniśmy się wahać. Zważywszy na jego moc przewidywania przyszłości, wątpię, czy istnieje tu jakiekolwiek jeśli. Oj, Heimdall, ale będzie soluwa. Kratos? Jest gotowy. Na tego młodzieńca jest gotowy. Szybki, zwinny, przewidywający, ale... Kratos jest potężny, silny i mocny. No dobra, ale myślę, że i tak będzie do tego wszystkiego dążył, co jest przepowiedziane. To jest najgorsze, nie? Dziś u mnie poziom złoty już mamy. Punkty doświadczenia. Ale i tak do tego wszystkiego dąży, nie? A tutaj co mamy? Przejdź do dziennika. Znajdź wskazówki z przeszłości Zigrun. Dobra, czyli te klucze, nie? To jeszcze sobie zrobimy, zanim to opuścimy, to zdecydowanie. A jak wygląda to? Cele. Opuść dom Norn. A to spoko, spokojnie. Jeszcze droga na górę. Nawet zakładając, że nie mamy oporów przed planowaniem zabójstwa. Choć mnie osobiście się to nie uśmiecha. Nie damy rady się do niego dostać. Co dopiero mówić o dalszych krokach? Zabijałem potężniejszych bogów. Nie wątpię, bracie. Ale nie o to mi chodzi. O, co głowo. Jak się tam dostać? Spytam chłopca. Jak wróci. Jeszcze mamy wiele do odkrycia z nim. O, uszkodzony. Nie, udoskonalony metal. To jest fajne. Jak miło. A czy tu mamy jakieś fajne przejścia dodatkowe? O, studnia Urd. Z tej strony. Dobra, wiesz co, Frejo? Spokojnie. Idę sprawdzić, czy mnie tutaj nie ma. Ale to była ta walka, nie? Dobra, tu była ta walka. No czasami to wiecie, coś tam się odblokuje, a jak już jesteśmy tutaj fabularnie, no to... Warto się rozglądać, bo
tak dobre rzeczy i tak dobre fanty tutaj mają, że to jest niesłychane. Przecież mogą mieć dodatkowe ataki. Nie rozumiesz, co powiedziały Norny. Każdy ma jakieś skłonności. Ty na przykład bez namysłu rzucasz się do walki, by chronić tych, których kochasz. Tego akurat nie zamierzam sobie zmieniać. I nie powinieneś. Najwyraźniej ja mam skłonności do zabijania tych, których kocham. Freyo... Nie potrzebuję od ciebie pocieszenia. Ani od ciebie. Ich oskarżenie było okrutne. Nikt z nas nie wierzy... Prawda bywa okrutna. Temu chyba nie zaprzeczycie. Nie. Ale los Baldura miał wiele przyczyn. W tym przepowiednie. Co masz na myśli? W mojej ojczyźnie opowiada się o tych, którzy wypełniali przepowiednie, próbując przed nimi uciec. Tak było, gdy Freya chciała chronić Baldura. I kiedy oskarżyłem syna o pójście do Asgardu. Więc zgodzisz się też, że lepiej nie porywać się na Heimdala? Nie. Jeśli Heimdall musi zginąć, by Atreus przeżył, to Heimdall musi zginąć. Jak możesz tak mówić, wiedząc to, co wiesz? Jeśli Heimdall zagraża mojemu synowi, muszę działać. Taka jest twoja natura. Punkt dla Norn. Kurde, no. Na razie to będzie wypełniał. Przeznaczenie. Niedobrze, niedobrze. Jestem ciekaw, kiedy będzie taki punkt zwrotny. O, bardzo dużo doświadczenia, fajnie. Taki punkt, w którym odwróci to, nie? Zrobi coś wbrew sobie. A czy to w ogóle jest możliwe? Ciekawe. No to dobra, muszę się tutaj dostać. Na razie weźmy to. I jakoś tam trzeba ogarnąć jeszcze tą Zigrun, nie? A tutaj zobaczmy cele. No, już nic nie ma. Po prostu mamy się udać do kolejnego świata. Albo do domku naszego towarzysza. Wróćmy do domu. Przemyślmy plany. Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Zamiast pośpiesznie podejmować decyzje, może warto najpierw spuścić trochę pary. O ile dobrze pamiętam, mieliśmy tu jeszcze wrócić do kilku miejsc. Może przez ten czas uda ci się zebrać myśli? Wydaje mi się, że mamy tu jeszcze niedokończone sprawy, ale bardzo chętnie spędzę trochę czasu gdzieś poza Midgardem. Twój wybór. Najpierw tu. Kolejny nagrobek. Nienaruszony. Ano, ma otwór, do którego kreknij gorliwa! Co? Co to jest grane? Co mnie na hita bije? Freknij gorliwa? Ale co to w ogóle jest? To jest jakaś walkiria? Się kręcę. Za późno na skruchę. Przepraszam, ale co się w ogóle stało? Freknij gorliwa. My mamy tą rękojeść, nie? No dobra. Przysługi, przekleństwo Zigrun. No to sobie tutaj zostawię. Nagrobek berserka. Kurde, to jest berserk. No to ładnie, no to ładnie jak berserk. Ale tego raczej teraz nie zrobimy. Czyli tutaj... A, tutaj wejdziemy. O, super. Czyli serio tutaj... Będą berserki zamiast walkirii? Nigdy nie widziałem czegoś tak kunsztownego. Ciekawe, ile ma lat. Okej, okay. Skarby. Kurde, no to mamy... Nie wiem, czy to jest jako walkiria, bo tak jest po prostu na... Na jeziorze. Ale tu mamy berserków. Jako takich przeciwników bardzo mocnych. Bardzo mocnych. Dobra, tu można zejść ewentualnie? Chyba nie. Okej, tylko tam bym chciał się dostać jakoś do tej Zigrun. Nie wiem, czy jesteśmy godni. Ale jeszcze miałem taką jedną odnogę. Zaraz ją sprawdzę. Moja pani, ciekawią mnie rośliny, które napotkaliśmy podczas podróży. I będą dalej.
To nie moja rola, by cię wszystkiego uczyć, Mimirze. Pytałem tylko... Nie odpowiedziała ci. Skoro tak mówisz... A tutaj co mamy? To jeszcze coś mamy, proszę państwa. Odbijaj umysły, nie kraje. Tyr doskonale rozumiał, że największą walkę toczy się o serca i umysły ludzi. Szkoda, że Tyra nie interesuje ani jedno, ani drugie. Dobra, mamy runy, tak? Czyli trzeba jeszcze odczytać tutaj runy. Pancerz na tułów. Co mamy tutaj? O, na pierśnik światła przewodniego. A weźmiemy. Karwasze. I jeszcze na biodra, nie? Gdzieś powinien być. Jako skarb. Czy on będzie przy tych... przy tych jakby runach. No dobra, tutaj się robi hardkorowo teraz. Mamy przysługi. I zbadaj szczątki. Dobra, czyli tutaj, tutaj, tutaj. Wszędzie jest. Fajnie. To jeszcze sobie zbadamy oczywiście przed wyruszeniem, ale... jedną taką fajną miejscówkę widziałem. Doszło do podpalenia Freyra przez asów. Cóż, starał się poprawić nasze stosunki, ucząc asów naszej magii. Technik rolniczych Vanów, dzięki którym wykarmiliby cały swój lud. Wyrazem ich wdzięczności było podpalenie. To prawda. Asom brakło cierpliwości i dyscypliny, by zrozumieć wyrafinowaną magię Vanów. Za swoje porażki obwinili swojego nauczyciela. Więc Freyr był gościem, kiedy Odyn go podpalił? Nie zupełnie. Chwila. Dobra. Ten budynek. Dziwne. Nigdy nie widziałam tej budowli. Ano, w istocie dziwne. Przyjrzyjmy się temu. Mistyczna brama. Wieżca z lewej! O kurde, dobra. To mnie właśnie interesowało, więc... ja sobie tutaj wejdę. Kurde, jakie byczki. Chłopie, uspokój się. Powadło? No to nic nie daje, nie? To by nic nie dało, nie dałoby nic. Kurde, ale są byki. Mogłem sobie jeszcze ewentualnie kupić ten kamor. Bo widzę, że jest grubo. Dobra, tamten spętany. Super. Wiecie co? Wezmę sobie troszkę żyćka. Ta, która blokuje wejście, wygląda zupełnie jak ta z posągu Tyra. Kolejny kawałek podobizny Tyra ciśnięty przez jezioro. Najwyraźniej utkwił w tym budynku. To wszystko musiało być ukryte pod lodem, dopóki nie przebiła go tarcza. Tak? No to fajna jakaś zagadka. Tu coś mamy. Oż ty w mordę. Sama siła tu nie wystarczy. No tu co można? To ewentualnie wejść na górę. A czekajcie. Tu można sobie wejść po tej tarczy. No i fajne. Ale tu ile zadań w ogóle jest, nie? Takich pobocznych. To jest jakiś szok. Najpierw boczek, a później sprawdzimy, co tu można zrobić. I gdzie my jesteśmy w ogóle, nie? Gdzieś tu. Jak miło. A, to bym musiał zrzucić, tak? Nie, to raczej nie pęcnie. Czyli tamto bym musiał jakoś w bok zrzucić. Ale tu by się przydał. Wydaje mi się, że jakiś skrót muszę sobie odblokować. I tamto zrzucić na dół, nie? Dobra, fajnie, fajnie. Już powoli chyba... chyba wiem, o co chodzi. Ruszaj się! Spoko! Mimirze. Ależ tu jest do odkrycia. Jeszcze bym sobie ten...
ten ekwipunek znalazł, nie? Tego tyra. No dobra, tu jest zejście fajne. A gdzie jest druga strona? O, tu jeszcze coś mamy. Dobra, zapalimy sobie pochodnie. Nie ma problemu. Pyk. No nie, już się nie zapaliło. Dobra, jedna jest. Tam jedna była w środku też, nie? Jedna była w środku. Co to? No, tu ciężko przejść. Jeszcze jest bok. Dobra, fajnie. Wszystko fajnie, czyli teraz pójdziemy na bok. A jeszcze to mamy. Kurczę. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Tutaj sobie boczkiem wyjdziemy. Z powrotem na górę. I to jest z tej strony teraz, nie? Dobra, i to jest z tej strony, żeby zarzucić sobie na drugą ten kamor. Tak, ten kamor musimy zarzucić na drugą. No i teraz powinno działać. I ja go tutaj walnę. No i pięknie. A tu jeszcze jedno zostało. Czyli tak, to będzie blokowało, żeby teraz weszło na środek. No i mamy dwie opcje. Dobra. No i teraz będzie można to... Tak, no i... I teraz tu trzeba zablokować, nie? Na stałe. Okej, spoko jest. Świetnie. Kooperacja. Ciekawe, co tu mamy. Osełka? Element rzemieślniczy. Jasne. Osełka. Nie przebiją się przez ścianę. Ale co się stało? Spokojnie. Znowu razem. Mimirze, czy to ci wygląda na opuszczony skarbiec? Aj, owszem. To herb rodowy tigr. Myślę, że to drzwi do skarbca. Klucz, który znaleźliśmy w innej części Królestwa Sigrun. Może otworzy ten zamek? Mamy tylko jego połowę. W takim razie znajdźmy drugą. A, dobra. Czyli tu jest ten skarbiec, tak? Drzwi do skarbca. Potrzebuję drugą połówkę jeszcze. Okej, to super. Tylko to podpalimy. Daj troszkę tutaj, Frejo, no. Jest okej. Czyli co tu jest grane? Potrzebujemy drugą połowę. To jeszcze tutaj wrócimy. To i tak trzeba przejść w tamtą stronę, no to... Zobaczmy, co tu będzie i chyba pojedziemy dalej. Jabłuszko. 4 do kolejnego. W porządku. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.